Cześć, zapraszam na spotkanie z odświeżoną Kia Ceed. Kia Ceed to produkowany od 2006 roku na Słowacji kompaktowy samochód, który obecnie występuje w trzech wersjach nadwoziowych i trzech wersjach stylistycznych. Pięciodrzwiowy Ceed, trzydrzwiowy Pro Ceed i Kombi, które Kia nazywa Sportswagen, występują w zwykłych wersjach lub w wersji usportowionej GT Line. Ponadto Kia oferuje Ceeda i Pro Ceeda w sportowej wersji GT. GT Line to nowość, która pojawia się wraz z kuracją odmładzającą Ceeda drugiej generacji. Inne zmiany to m.in. poprawiona jakość wystroju wnętrza, lepsze wyciszenie, opcjonalna 7-stopniowa przekładnia dwusprzęgłowa oraz litrowy silnik. Do tego nowa nawigacja z usługami TomTom. Wersja 3 i 5-drzwiowa ma bagażnik o pojemności 380 litrów, tyle co w Volkswagenie Golfie. Wersja Kombi ma bagażnik o pojemności 528 litrów, mniej niż w Golfie Kombi, ale pomiędzy Fordem Focusem a Seatem Leonem. Od wersji wyposażenia L w górę dostajemy m.in. system aranżacji przestrzeni bagażowej z prowadnicami. Z tyłu mnóstwo miejsca na nogi i nad głową dla trzech pasażerów. Podłoga po środku jest płaska. W wersji z elektrycznie sterowanymi przednimi fotelami fotel kierowcy odsuwa się do tyłu po wyłączeniu zapłonu, aby ułatwić kierowcy opuszczenie samochodu. Odświeżono też deskę rozdzielczą. Naokoło zegarów i wylotów powietrza pojawiły się udające chromowane obwódki. Dużo miejsca do przechowywania wszystkich drobiazgów. Wszystko w zasięgu oka wykończono miękkimi materiałami, ale już na przykład w schowku pod podłokietnikiem plastik jest twardy, więc tam mogą obijać się przechowywane przedmioty. Schowek przed pasażerem jest klimatyzowany. Natomiast Kia stawia na obniżenie poziomu hałasu drgań i wibracji, co widać na przykład pod blachą na nadkolu. Jedną z nowości, o których na pewno warto wspomnieć, to litrowy, turbodoładowany, trzycylindrowy silnik benzynowy. Nowy silnik 1.0 TGDI to jednostka wyposażona w wysokociśnieniowy układ bezpośredniego wtrysku paliwa, zaawansowany system chłodzenia oraz zintegrowany kolektor wydechowy obniżający emisję spalin i optymalizujący konstrukcję silnika. Kia twierdzi, że za priorytety dla procesu rozwojowego uznano szybkość reakcji silnika na polecenia kierowcy oraz wysoką efektywność zużycia paliwa. Z debiutującej w Europie serii downsizingowych silników na polskim rynku dostępna będzie wzmocniona 120-konna wersja z momentem obrotowym na poziomie 171 Nm. Poza tym do wyboru silniki benzynowe i wysokoprężne o pojemności 1,4 oraz 1,6 litra o mocy od 100 do nawet 204 koni mechanicznych. Ten ostatni wynik zarezerwowany jest dla wersji GT. Pierwsze wrażenia dotyczące silnika to bardzo fajna jednostka napędowa. Ciągnie od dołu, zużywa niewiele paliwa. Poza autostradami udało się utrzymać zużycie paliwa na poziomie około 6 litrów na 100 km. To nadal jest 2 litry ponad to, co obiecuje producent, ale nie oszukujmy się. W rzeczywistości te wyniki zwykle są wyższe niż to, co podaje producent i nie ma też dużego problemu z utrzymaniem tego zużycia paliwa w okolicach 6 litrów na setkę. Można nawet zejść, jeśli delikatnie obsługuje się pedał gazu. Skrzynia biegów jest bardzo fajna, precyzyjna, jest krótki skok. To jest udana skrzynia biegów. Zawieszenie. Zawieszenie jest zestrojone, powiedziałbym, na twardo. Nie bardzo twardo, ale nie jest to zawieszenie takie jak we francuskich samochodach. Zdecydowanie jest to zawieszenie nastawione na bardziej dynamiczną jazdę, co z kolei bardzo dobrze współgra z tą skrzynią zmiany biegów i z układem kierowniczym. Tu także Kia Flex Steer, czyli możliwość zmiany ustawień między trybami komfortowym, normalnym i dynamicznym. Mam wrażenie, że po raz pierwszy tu wreszcie czuję jakąś różnicę, przynajmniej między tymi trybami dynamicznym i później pozostałymi, komfortowym i normalnym. Przy tym trybie dynamicznym rzeczywiście układ kierowniczy staje się taki przyjemnie
ciężki. Wyciszenie. Kia podkreśla, że bardzo pracowano nad poprawą wyciszenia, wytłumienia tego samochodu i rzeczywiście nie słychać żadnych dźwięków z zawieszenia, nie słychać żadnego tutaj skrzypienia, jeśli chodzi o elementy wykończenia wnętrza. Jeżeli cokolwiek w tej chwili słyszycie, to ten brzęczący kluczyk, który tutaj leży, ale nic więcej tu nie wydaje dźwięków. Przez większość czasu słyszę raczej szum opon, a silnik dopiero słyszę w okolicach 3-4 tysięcy obrotów. Tymczasem przez większość czasu tu się jeździ z prędkością obrotową w okolicach 1,5-2 tysięcy. Ten silnik ciągnie od samego dołu, jak to turbo jednostki, i to jest bardzo fajne. Wyciszenie jest nieco słabsze przy prędkościach autostradowych, to znaczy większość pracy, jaką Kia włożyła w tłumienie, wyciszenie tego samochodu, to jest pozbycie się ewentualnych stuków, puków, skrzypienia. Natomiast na słupkach A przy prędkościach autostradowych nadal słychać szum wiatru. Natomiast, natomiast znowu nie słychać specjalnie silnika, wtedy już też nie słychać szumu opon. Jeśli do czegoś miałbym się w tym samochodzie przyczepić, to do nawigacji. Oczywiście jest to opcja i prawdopodobnie wielu z Was zdecyduje się na własną nawigację. I na chwilę obecną rzeczywiście warto jest jeździć z własną nawigacją, bo ta nawigacja jest... Ona jest nie tyle co powolna, bo ona bardzo dobrze reaguje na wszelkie wprowadzane zmiany, natomiast... Wskazówki z tej nawigacji są po prostu nieczytelne, ale pod koniec tego roku Kia obiecuje nową nawigację, także w samochodach, które trafią do Was pod koniec tego roku, powinna być już nawigacja TomTom i ta nawigacja, spodziewam się, że będzie lepsza. Podczas prezentacji miałem też okazję jeździć wersją GT z 204-konnym silnikiem benzynowym oraz zwykłym ProSeedem ze 136-konnym dieslem. W porównaniu z litrowym silnikiem 204-konne GT było w pewnym sensie rozczarowujące. To znaczy, biorąc pod uwagę fenomenalne prowadzenie kombi z silnikiem od kosiarki, brakowało mi odczuwalnego skoku jakościowego w porównaniu z GT. Z kolei diesel zużywał zauważalnie więcej paliwa niż jego mocniejszy odpowiednik z grupy Volkswagena. To było parę tygodni przed wybuchem afery z oprogramowaniem oszukującym podczas testów. Teraz już wiem, dlaczego diesel Kia był słabszy i bardziej paliwożerny. Ceny Kia Ceed zaczynają się od niecałych 57 tysięcy złotych dla wersji 5-drzwiowej ze 100-konnym silnikiem benzynowym 1.4. Przedstawiona tu wersja kombi GT Line z litrowym turbodoładowanym silnikiem kosztuje 85 tysięcy plus pakiet funkcjonalny zawierający m.in. ogrzewane fotele i zegary z wyświetlaczem LCD. Razem z ewentualną dopłatą za lakier metalizowany można zmieścić się w 90 tysiącach złotych. Dopłata do 3-cylindrowego litrowego silnika to około 3000 zł w stosunku do wolno ssącego silnika benzynowego 1.6. Warto rozważyć tę propozycję. A jak Tobie podoba się odświeżona Kia Ceed? Daj mi znać w komentarzach poniżej, oceniaj i dziel się moimi filmami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 21.